Zapraszam wszystkich gimnazjalistów, w przyszłości absolwentów gimnazjów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim. Na naszą ofertę składa się szereg zawodów, których kształcimy zarówno w systemie przedmiotowym, jak i w systemie modułowym, innowacyjnym na terenie Polski i na terenie województwa łódzkiego. W technikum nr 2 oferujemy i przygotowaliśmy dla Państwa ofertę następujących zawodów. Technik ekonomista, kształcony właśnie w systemie modułowym, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych, nowy zawód, zmieniony zarówno jeżeli chodzi o treści, jak i samą nazwę w stosunku do tego, który poprzednio funkcjonował. Również kolejny zawód to technik usług turystycznych, technik organizacji reklamy, no i najnowsza nasza perełka, zawód kelner, do którego przygotowywaliśmy szkołę i wdrażamy kształcenie w tym zawodzie od bieżącego roku szkolnego. W zasadniczej szkole zawodowej oferujemy kształcenie w kierunkach kucharz, znowu zmieniony nieco zawód, zmieniony zarówno jeżeli chodzi o nazwę, ale również zmieniony pod względem treści kształcenia, rozszerzony kucharz małej gastronomii. Zapraszamy więc do kształcenia w zawodzie kucharz, w zawodzie piekarz, w zawodzie cukiernik oraz w zawodzie sprzedawca. Takie zawody w zasadniczej szkole zawodowej są zawodami jednokwalifikacyjnymi, ale uzupełnienie o kolejną, następną kwalifikację daje możliwość po uzyskaniu świadectwa potwierdzającego tą kwalifikację otrzymania dyplomu w zawodzie technika, oczywiście pod warunkiem uzupełnienia wykształcenia na poziomie średnim z zakresu podstawy programowej kształcenia ogólnego. Warsztaty dotyczą głównie mole poranki. Naukowcy na serio zajęli się gotowaniem. Uczą się od nich szefowie kuchni. Dzisiejszym spotkaniem, które odbywa się w ramach promocji szkoły, nieotwartych szkoły, było przygotowanie warsztatów pod tytułem Kuchnia Molekularna. Dokładnie ten tytuł to były Molekuły jak muskuły. Chcieliśmy pokazać młodzieży taką nową, nowoczesną kuchnię, nie taką, jaką jest gotowanie w tak tradycyjny sposób, tylko coś takiego innego, które teraz aktualnie na świecie jest takim wielkim boomem i stwarza nam w ogóle nowy pogląd, jeżeli chodzi o gotowanie, takie inne gotowanie. Co to w ogóle jest taka kuchnia molekularna? To oczywiście jest to wykorzystanie naturalnych składników. Może to się wydawać osobom z zewnątrz, że to są jakieś takie rzeczy chemiczne, że to nie jest że to jest niejadalne, ale to jest oczywiście nieprawda. Wszystko to jest na naturalnych składnikach, jak najbardziej naturalne, czyli na pewno jest to zdrowe. Polega to na tym, że wykorzystuje się reakcje chemiczne, które zachodzą między niektórymi składnikami i odwrotnie, które na przykład na podstawie tych składników nie zachodzą. Po prostu odbijają się te cząsteczki i tutaj właśnie wykorzystujemy takie zjawiska. Tutaj chcieliśmy z dzieciakami zrobić, będzie na tych warsztatach, będziemy robić kuleczki jogurtowe, które po włożeniu do ust, one w ogóle wyglądają na takie stabilne, po włożeniu do ust rozpływają się na ustach i dają taki posmak jogurtowy, a w rzeczywistości wyglądają jak na przykład ugotowane jajeczka. I osoba, która spróbuje coś takiego, oczywiście to jest takiego dziwnego, że coś to wygląda jak jajko, smakuje jak jogurt. Oczywiście jeżeli chodzi o kuchnię molekularną i u nas w Polsce jest niewiele osób, które zajmuje się taką kuchnią. Może nie jest to trudne, ale oczywiście trzeba chcieć, mieć jakąś pasję. No i chcieliśmy właśnie dzieci zachęcić do tego, żeby coś innego im pokazać. No, co mogę jeszcze takiego powiedzieć, to to, że gdyby ktoś się wybrał na przykład do restauracji w Bydgoszczy, to mniej więcej za taki posiłek, który my dzisiaj przygotowujemy, oczywiście to nie jest tak, żeby się najeść, ale za taki posiłek musiałby zapłacić około 250 zł. A dzieci mają możliwość spróbowania za darmo, mało tego, pobawić się, bo to jest naprawdę fajna zabawa. Proszę mi wierzyć, moja córka w domu robiła takie kuleczki i naprawdę miała świetną zabawę. I to jest coś nowego, co chcielibyśmy właśnie uczniom pokazać.
szkoła jest liderem edukacji zawodowej. Zajęła pierwsze miejsce w grupie zawodów ekonomiczno-administracyjnym na terenie Polski. Ponadto realizując projekty finansowane z Unii Europejskiej, w tej chwili projekt pod nazwą Szansa na przyszłość, ale również od czerwca rozpoczynamy kolejny pod nazwą Talent, Pasja, Mistrzostwo w branży Horeco. Realizując te projekty mamy możliwość zaoferowania dla młodzieży nie tylko zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, zakresu kształcenia ogólnego, zajęć obowiązkowych, ale również prezentujemy szeroką ofertę zajęć dodatkowych, zarówno zajęć rozwijających, jak i zajęć wyrównawczych. Oprócz tego wycieczki, również i wycieczki zagraniczne, które wchodzą nam w realizowany projekt. Będziemy oferować uczniom kursy barmańskie, kursy kelnerskie, kursy pilotów wycieczek, które dadzą im odpowiednio szerokie uprawnienia i łatwość w poruszaniu się po rynku pracy, łatwość w zmiany zawodu. Kształcimy absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, którzy bez problemu odnajdują się na polskim i europejskim rynku pracy. Serdecznie zapraszam. Witam wszystkich, nazywam się Marek Sygitowicz. To jest Krystian Cud, mój kolega. Obaj jesteśmy uczniami Technikum Ekonomicznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Wiedza, jaką tutaj zdobywamy, to przede wszystkim wiedza teoretyczna, ale również praktyczna. Praktyczne umiejętności wykorzystywane w naszych zawodach. Sposób edukacji, jaki tutaj zostajemy przedstawieni, to przede wszystkim przedmioty ekonomiczne, takie jak rachunkowość, specjalizacje różnego typu, ekonomia przedsiębiorstw. Wiedza zdobyta na tych przedmiotach to przede wszystkim praktyczna umiejętność na przykład założenia swojej firmy, a ponadto też uczymy się przedmiotów ogólnokształcących, takich jak w liceum. W Technikum Ekonomicznym odbywamy co roku miesięczne praktyki. Ja wraz z kolegą odbywaliśmy w drugiej klasie technikum praktyki w sądzie, w trzeciej klasie w KRUS-ie. W klasie maturalnej głównie przygotowujemy się do egzaminu zawodowego, jak i również do matury. Wtedy więc tylko czas poświęcamy dla nauki. W klasach ekonomicznych uczę w systemie modułowym. System modułowy opiera się na tym, że prowadzone są zajęcia połączone przede wszystkim z praktyką gospodarczą. Zajęcia odbywają się w sali symulacyjnej, która jest przygotowana pod każdym względem do prowadzenia działalności gospodarczej, do prowadzenia dokumentacji zarówno finansowo-księgowej, jak również kadrowo-płacowej. Uczniowie prowadzą zajęcia w sposób bardzo praktyczny, nabywają umiejętności, które są niezbędne w przyszłym życiu zawodowym, zdobywają umiejętności, które pozwalają im szybko znaleźć pracę, szybko odnaleźć się na rynku pracy, jak również są osobami kreatywnymi, twórczymi, łatwo odnajdują się w obecnej rzeczywistości gospodarczej. Nazywam się Aleksandra Antosiak, chodzę do klasy pierwszej TK. Jest to szkoła bardzo przyjazna. Uczymy się tutaj gotowania. Chodzimy na praktyki do szkolnej stołówki.
podajemy tam różnym konsumentom dania, jesteśmy kelnerami. Posługujemy się różnymi urządzeniami, na przykład dzisiaj piekliśmy chleb za pomocą, to się nazywa mix termo, coś w tym stylu. I tam wyrabia się ciasto na chleb i różnego rodzaju ciasta. Można tam też piec, gotować. Bardzo dużo jest różnych rodzajów patelni, garnków, dużo sprzętu elektrycznego. Szkoła jako lider edukacji zawodowej realizuje również program Ministerstwa Edukacji Narodowej, program Szkoła Zawodowa Szkoły Pozytywnego Wyboru. Rzeczywiście, szkoła zawodowa jest szkołą pozytywnego wyboru i trzeba w to uwierzyć. Absolwenci tej szkoły są przygotowani do wykonywania zadań zawodowych na rynku pracy, ale również są przygotowani do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach. Po ukończeniu szkoły, nawet planując swoją karierę zawodową, od szkoły zasadniczej zawodowej poprzez uzupełnienie wykształcenia średniego, podejmują studia wyższe, kończą je, są dobrymi studentami, są następnie w bardzo wielu przypadkach dobrymi pracownikami naukowymi. Po ukończeniu technikum w większości podejmują, w 90% podejmują naukę na wyższych uczelniach. Szkoła ta więc otwiera szanse do przyszłości, szanse i możliwości podjęcia pracy i zdobycia doświadczenia już w wieku od 19 do 20 roku życia. Kończąc wyższą uczelnię, pracodawca za każdym razem nie tylko ogląda dyplom, nie tylko żąda odpowiednich kwalifikacji, ale również to, co jest największą barierą dla młodych ludzi, oczekiwania pracodawcy co do doświadczenia młodego człowieka na danym stanowisku pracy. Ten młody człowiek, nasz absolwent, może takie doświadczenie nabywać i nabywa go, rozpoczynając swoją edukację praktyczną już w technikum, po ukończeniu którego bardzo często równolegle studiując, czy dziennie, czy zaocznie, podejmuje pracę w swoim zawodzie. Kończąc studia wyższe, ma i kwalifikacje, umiejętności i doskonałe doświadczenie na stanowisku pracy. Organizacji reklamy szansa na przyszłość, którą ci da. Atmosfera, jaka panuje w naszej szkole, jest bardzo przyjazna i zachęca do edukacji. Nauczyciele są wyrozumiali, potrafią zaciekawić ucznia oraz poszerzyć jego wiedzę w różnych kołach zainteresowań, takich jak małe przedsiębiorstwo, szkolny klub sportowy. Dlatego chciałbym bardzo serdecznie zaprosić w imieniu tutaj samorządu uczniowskiego wszystkich gimnazjalistów, aby nie bali się, przyszli, zobaczyli i rzeczywiście zostali w naszej szkole, bo naprawdę warto. Z pełną świadomością podjętej decyzji, jaką sobie założyłem, kończąc gimnazjum, na pewno bym tutaj przyszedł jeszcze raz. Zgadzam się tutaj z kolegą. Na pewno nie żałujemy swojej decyzji i szczerze zachęcamy, bo warto. Dzisiejszy dzień jest specjalnym dniem w naszej szkole. Otwieramy dzisiaj drzwi dla gimnazjalistów. Pokazujemy, jak się uczymy, czego się uczymy. Pokazujemy zresztą doskonałe również wyposażenie szkoły. To doskonałe wyposażenie, które zostało zakupione ze środków budżetu powiatu tomaszowskiego, ze środków Unii Europejskiej, ale również wygrane w konkursach
kursach, chociażby takich jak ten ostatni lider edukacji zawodowej, kompletne pracownie komputerowe, kompletne pracownie językowe. W dniu dzisiejszym przygotowaliśmy dla gimnazjalistów szereg warsztatów połączonych z konkursami, warsztatów, w których mogą sprawdzić swoje zainteresowania, swoje pasje, warsztaty zarówno o tematyce inwestycyjnej, ekonomicznej, związanej z opracowaniem, projektowaniem reklamy, reklam, haseł reklamowych, o tematyce gastronomicznej, ale od tej strony nowej gastronomii, od strony gastronomii nowoczesnej, od kuchni molekularnej. Przygotowaliśmy również warsztaty dotyczące wyboru dalszej ścieżki zawodowej. Na miejscu jest doradca zawodowy, który proponuje wypełnianie ankiet, który proponuje dalsze możliwości kształcenia zgodnie z predyspozycjami takiego młodego człowieka. Realizując projekt Szkoła Zawodowa Szkoły Pozytywnego Wyboru, zostaliśmy wyposażeni przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w MP4, na których nagrane są filmy z zakresu reformy kształcenia zawodowego. Reformy kształcenia zawodowego, którą rozpoczynamy na szeroką skalę od 1 września 2012 roku. W związku z czym młodzież, uczestnicząc w konkursach, odpowiadając na różne pytania, uczestnicząc w dniach otwartych w naszej szkole, ma możliwość pozyskania takiego drobnego gadżetu, który jednocześnie przybliży im, jak można, jak trzeba uczyć się przez całe życie, a więc przybliży ideę zreformowanej szkoły zawodowej.